Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Techniki, analizy, ciekawostki i konkursy. Wszystko na kanale MMA Skills, także wbijaj. Hej! Działamy. Szymon Kołecki, zwycięstwo z Jakubem Szystakiem na gali KSW 62. To, co powiedziałem Ci przed tym wywiadem, zaledwie 45 sekund, a ja miałem wrażenie, że to trwało 2 minuty. No, akcja, jak wiesz, w salonie na Dzikim Zachodzie. No, na pewno pięści latały, tutaj nie było kalkulacji ze strony Jakuba na pewno. Liczył na trafienie w pierwszej części. No, u mnie wiadomo, im walka dalej w las, tym jest wygodniej walczyć, bo przychodzi wtedy clinch, gdzieś tam obalenia, inne płaszczyzny, już nie tylko stójka sama, także na pewno ta pierwsza część była dla niego ważna i dlatego starał się agresywnie odpowiadać i ruszył mocno. Zresztą ja od początku też miałem wywierać presję ciosami, zresztą tak jak chyba w każdej walce. A trafił Jakub Szostak, bo miałem takie wrażenie, że parę pięści tam ulokował, czy nie? Wiesz co, ze 2 czy 3 ciosy doszły, ale to nie były ciosy, które bym odczuł. One przypominały mi o tym, że mam lewą rękę wyżej podnieść, to fakt, ale na pewno nie takie, żeby mnie cokolwiek zaburzyło. Podbródki, to był chyba sposób na Jakuba Szostaka, ten ostatni, no to mam wrażenie, że całe studio ATM zadrżało i ten dźwięk poniósł się w eter. Bardzo, bardzo czysty cios i widać, że nie był przypadkowy. To była jedna z opcji, były ćwiczone podbródki zarówno do tyłu, jak i do przodu, różne gdyby opcje tego ciosu po prostych w defensywie. No, wiedziałem, że Jako po przyjęciu zwłaszcza ciosów będzie rzucał prawy cep i wtedy się mocno pochyla jednak. Przy tych jego gabarytach, jak rzuca prawą rękę, ta głowa jest stosunkowo nisko. A nie kusiło, żeby zrobić to, co wychodziło w walce z Martinem Zawadą, czyli gdzieś obalenie, ponowienie, kontrola? Czy jednak ta presja, która była na tobie, że ty masz tutaj wygrać zdecydowanie, wzięła górę? Nie, w ogóle nie nastawiałem się na zwycięstwo zdecydowane, w ogóle się nie nastawiałem na jakiekolwiek zwycięstwo. Bez cienia, jakby zmyłki, powiem, że byłem przygotowany na każdą opcję, nawet na 3-rundową walkę i pewnie też dzięki temu udało się skończyć ją wcześniej. W ogóle nie nastawiałem się na knockout, nie nastawiałem się na 1., 2., 3., 7 rundę, nie nastawiałem się na poddania, na nic. Także jakby tutaj presji szybkiego kończenia absolutnie nie czułem. Natomiast czułem presję, że muszę wypaść zdecydowanie dobrze i praktycznie bezbłędnie i muszę powiedzieć, że walczyć taką walkę z teoretycznie słabszym przeciwnikiem wcale nie jest lżej niż z Martinem Zawadą czy Damianem Janikowskim. Naprawdę są to pewne emocje, które musisz dźwigać, jak wychodzisz do faceta, którego wszyscy wskazują na porażkę, a on waży prawie 100 kilo, ma 2 mocne ręce, 2 nogi, nie ma nic do stracenia i rusza do przodu. Także to wcale nie była łatwiejsza walka, muszę powiedzieć. Fani kręcili nosem przed tą walką, a ty mówiłeś, że paradoksalnie, że to może być dla ciebie cenna lekcja. Z perspektywy czasu, już po pojedynku, czy faktycznie możesz tak powiedzieć, że to była cenna lekcja dla ciebie? Kiedy o tym mówiłem, liczyłem, że ona potrwa trochę dłużej w stójce, że tych ciosów będę mógł więcej, zwłaszcza liczyłem na lepszą pracę lewym prostym, a ten lewy prosty za bardzo nie dochodził, wchodził tam chyba ze 2 razy prawy prosty, no ale weszły podbródki. Tak, liczyłem jakby, że trochę więcej wyniosę z tego, ale z drugiej strony pewnie nigdy w życiu już mi się takiego knockoutu nie uda zaliczyć i to no, też zostanie u mnie. Natomiast trzeba przyznać, że szacunek do rywala był, przybicie piątki, było bardzo fajny gest, zresztą zaraz po tym jak przybiłeś piątkę za kopem, to poszedłeś też do narożnika i do jego sztabu. Bez względu na to, z kim bym walczył i jakie by miał poza klatką do niego nastawienie, w klatce szanuję każdego. Żaden spektakl nie miałby miejsca, gdybym ja sam do niego wyszedł. Kiedy wychodzi przeciwnik, kiedy wychodzi ze swoim narożnikiem, kiedy są przygotowani do tego, żeby stworzyć widowisko, każdemu takiemu człowiekowi należy się szacunek w klatce. I w ten w klatce szacunek im okazałem, zarówno zawodnikowi, jak i sztabowi szkoleniowemu. Nawet muszę powiedzieć większy sztabowi, bo wychodzić z zawodnikiem do narożnika skazywanemu na pożarcie, to jest tym bardziej duża odwaga, dlatego duży szacunek się należy. To, że poza klatką my kolegami z Jakubem nie będziemy, gdzieś tam nie mamy wspólnych planów czy zbieżnych tematów, to żadna nowość. Natomiast w klatce każdemu, kto do mnie wychodzi i do kogo ja wychodzę, myślę, że zawsze szacunek się będzie należał. A co powiedzieliście sobie tuż po pojedynku? Bo był taki moment, że zamieniliście chyba ze sobą 2 słowa. To jakby Jakub kilka słów więcej tam powiedział, także jak będzie chciał wam powiedzieć, to jego zapytajcie. Natomiast ja mu życzyłem wszystkiego dobrego w przyszłości. A twój trener podniósł atmosferę, myślę, przed tym pojedynkiem. Nagranie pojawiło się w sieci, gdzieś tam prowokowała Jakuba Szostaka, dotarło to do ciebie? Ja muszę wam powiedzieć też, że jakby tam na rozgrzewce nie mówiłem trenerowi, ale taka dosyć wesoła atmosfera panowała u nas w szatni, a odpowiedzialność na grzbiecie za spektakularne zwycięstwo gdzieś tam spoczywa zawsze na mnie.
i w pewnym momencie już mnie to trochę zaczęło denerwować, że wszyscy robią śmichy, chichy z przeciwnika i tak dalej, no ale to była rozgrzewka, gdzieś tam nie zwracałem uwagi, ale trochę tego było za dużo i myślę, że więcej to się nie powtórzy. To nagranie nie widziałem, ale słuchałem, było w szatni, zresztą Akop do naszej szatni wszedł przez pomyłkę po spotkaniu z Mirkiem, trochę się zapomniał, ale ja nie lubię śmiechu z przeciwnika przed walką. Jeżeli się coś wydarzy, ktoś chce mu dokuczać po walce, to bardzo proszę. Przed walką, przecież to ja mogłem znokautowany skończyć i te śmiechy no, nikomu nie byłyby teraz, jakby nikomu nie było na miejscu, by je teraz wspominać. W takim razie chciałbym zapytać, co dalej, no bo nie jest tajemnicą, że ty nalegałeś na walkę w tym terminie, szybciej chciałeś się ustoczyć, tak szybko jak to będzie możliwe, także czy tak naprawdę mówiłeś o tym zawsze, jesteś pracownikiem KSW, jak Wojsław zadzwoni, to ty będziesz gotowy, czyli rozumiem, że 63., 4., 5. gala, ty jesteś do dyspozycji. Ja oczywiście trenuję, to nie jest tak, że ja chciałem w tym terminie stoczyć, jak policzycie, to zaraz będzie pół roku od walki z Martinem, bo za 13 dni mija pół roku, no. Chciałem jakby walczyć w jakiejś takiej normalnej systematyce. Jeżeli się uda w tym roku jeszcze zawalczyć, to bardzo chętnie. Jest jakiś rywal na horyzoncie, ktoś z kim chciałbyś się zmierzyć, czy nie? Nie, absolutnie nie. Nie mam żadnych rywali. Federacja zdecyduje. Zresztą o walce z Akopem też się dowiedziałem kilka tygodni temu, a wcześniej nie przypuszczałem, że ona może dojść do skutku. Także fantazja i pomysłowość szefów Federacji KSW na pewno pozwoli coś zestawić, kiedy przyjdzie pora. Miałem takie wrażenie, że ta walka cię, to co się przed nią działo, dosyć mocno obciążała i będziesz chciał w przyszłości brać walki z takimi rywalami, którzy mogą gdzieś tam budować taką atmosferę? Wiecie co, ja jestem pracownikiem federacji. Wezmę każdą walkę, której wzięcie zleci mi Wojsław, Martin czy Maciek. Natomiast muszę powiedzieć, że kręcenie tych trailerów, materiałów, innych rzeczy to jednak jest obciążające. Ja jakby trasztokiem nie bardzo lubię się zajmować i nawet jeżeli mam do kogoś pretensje czy jakiekolwiek konflikty, to nie bardzo lubię je uzewnętrzniać, wolę załatwiać swoje sprawy. Natomiast zdaję sobie sprawę też, że jestem pracownikiem w sporcie, który jakby żywi się widowiskiem i też jestem do tego zobligowany. Także jak trzeba będzie się zmierzyć z kim się nie lubię albo z kim mi nie będzie po drodze, to zrobię to tak jak i teraz. Czy jest... Jeżeli chodzi o kategorię wagową, czy w twojej opinii jest jakaś opcja, która musi zostać spełniona, czy za 93 ciężka, czy co będzie, to będzie? Oczywiście wolę walczyć w 93, ale co będzie, to będzie. A takie nazwisko jak Jay Silva reflektowałbyś? Jeśli federacja tak zdecyduje, to wtedy to rozważę. To dziękujemy. Świętował to zwycięstwo. Są jakieś plany, bo Szymon Kołecki znany jest z tego, że wszystko jest rozpisane co do dnia. To co teraz w kalendarzu Szymona Kołeckiego? Prawdę powiedziawszy, świętowania walki z Akopem nie zakładałem. Zakładałem zwycięstwo, ale to nie jest jakby zwycięstwo, które gdzieś tam muszę świętować. Uczciwie musimy powiedzieć, że to był zawodnik na najniższym poziomie z zawodników, z którymi walczyłem w Federacji KSW i nie mogłem tej walki nie wygrać. Nie mogłem jej nie wygrać też w sposób dość przekonywujący. Dlatego jakiegoś wielkiego, spektakularnego świętowania tego też nie planowałem. Natomiast myślę, że jutro gdzieś tam w ogrodzie z przyjaciółmi, z rodziną jakiegoś grilla zrobię. To smacznego. Dziękuję.